Pewnie miałem. Potem już w trakcie tej rozmowy to było historyczne stwierdzenie. Wydaje mi się, że warto nie dużo ciągnąć na bramkę, ale nie za bardzo, bo można wylądować na spalonym. I bardzo wiele osób, które ma duży ciąg na bramkę, prędzej czy później ląduje na spalonym, albo wręcz strzelają w karne. Natomiast, jak mówię, będę do końca życia dłużnikiem moich nauczycieli ciechanowskich. Pewnie miałem szczęście, bo to jako nauczyciel wiem świetnie, że nie wystarczy nauczyciel. Potrzebni są jeszcze rówieśnicy. Trochę w wyniku przypadku, ale nie do końca chyba. Tutaj siedzimy z jednego rocznika, siedzący przede mną w ławce, w liceum w ławce Mirek Wyszykowski. Ja Andrzej Żobliński z równolegle. Pan siedział niżej ławkę. Wydaje mi się, że wyżej, ale... Pan Wyszykowski siedział za panem na łęczy. Ja przeczytałem to w książce pana Kalusza. Zapamiętałem to inaczej, ale jako historyk nie wierzę relacjom. Więc, znaczy być może patrząc potem na rozwój Mirka, wydawało mi się, że byłoby niemożliwe, żebym ja przed nim siedział. Zawsze mi się wydawało, że jestem krok za nim z tyłu. I tyle mogę powiedzieć. Nie chciałbym tutaj zagadać, zwłaszcza, że już dawno nie byłem tak w życiu nieśmielony, bo siedzieć między panią Dorotą i między panem Bralczykiem, to muszę powiedzieć. No, naprawdę. Bardzo byłoby mi to się uczyć. No właśnie, to skoro jesteśmy w takim towarzystwie, to ja może pana profesora Bralczyka zapytał, bo rozmawiamy o tym ciągu na bramce. Jak pan profesor rozumie określenie ciąg na bramce? Bo to mówimy o redagowaniu konstytucji, pan Tomasz Nałęcz słusznie z Kancelarii Prezydenta. To jest świetne właśnie grono, żebyśmy sobie to wyjaśnili. To zależy, w której drużynie gramy. Jeżeli gramy w tej, który ciągnie na bramkę, to jest bardzo dobre. A jeżeli w przeciwnej, to możemy sądzić, że ten ciąg jest trochę za duży. Nie wiem, czy poza sportem to ta metafora jest często stosowana. Wydaje mi się, że stosunkowo rzadko. Ale w dzisiejszych czasach chyba bez tego ciągu żyć się nie da. Na każdym razie nie można żyć publicznie i robić tego, na co ma się ochotę w szerszym trochę wymiarze. I co do mnie, uważałem, że ja tego ciągu właśnie mam stanowczo za mało i nie potrafię tego robić. Ale jak już jestem przy głosie, to powiem, że ja też nie jestem ciechanowym. A my tylko żądzę. 5 lat, 4, które spędziłem w Ciechanowie, owszem, bardzo wiele zrobiły w moim życiu. Ja jestem, tak jak pan profesor z Gojmina, to ja z Gruduska. Czyli także duża wieś, tylko trochę z drugiej strony. Moja matka była z Gojmina z kolei. Także ten krąg wokół Ciechanowski był dla mnie zawsze bardzo ważny. Ja nie mam jednego miejsca zupełnie rodzinnego. To jest ta wyżyna ciechanowska, to jest ta okolica. I Ciechanów jest bardzo ważny dla mnie, dlatego że tam byłem, że tam się urodziłem, bo urodziłem się w samym Ciechanowie. I że tam chodziłem do szkoły, bo podtrzymuję to, co mnie pan profesor przedpowiedział przed chwilą. Dzięki nauczycielom wiem to, co wiem w dużej mierze i to, co zapamiętam w ostatnich latach życia, to będzie właśnie pewnie to, czego się tam nauczyłem. Bo późniejsze rzeczy zapominamy. I to, co później do nas przychodzi, to bardzo często odchodzi. A zostaje to, co weszło w nas w tym okresie, kiedy mieliśmy kilkanaście lat, kiedy myśleliśmy, że życie się nie kończy wcale nigdy i że my jeszcze będziemy mogli dużo różnych rzeczy doznać, jeśli nie zrobić. Bardzo się cieszę, że tam byłem i że tu jestem wśród ludzi, którzy też tam byli. No właśnie pan Jan Andrzej Kaluszkiewicz, autor książki, trochę nam właśnie tym namieszał, że wszyscy są z Ciechanowa, bo niektórzy te książki, takie wrażenie wszyscy mamy bezsprzecznie. Ja Ciechanów znam słabo, ale już wiem o ulicy Warszawskiej, która była drewniana, o kinie Nysa właśnie też. Czy pan profesor Braczyk oglądał filmy w kinie Nysa? Ja. Był taki czas, to było aż 4 kina, licząc z kinem w wojskowym, ale tam było kino bodaj Promień. Kolejowe kino, było kino Nysa właśnie,
Pamiętam, że kiedyś bardzo szybko biegłem do tego kina Nysa i potem się przeziębiłem, musiałem 3 miesiące czy 4 leżeć w łóżku. Grano western. Nie, to nie było w samo południe, to był Winchester 73. To było jeszcze dawniej. Tak. I te kina były bardzo, bardzo takie, że właściwie to było główne miejsce kulturalne w Ciechanowie. Nic innego prawie nie było. No a poza tym chodziło się na zamek, ale zupełnie w innych celach, nie archeologicznych. Tam była taka wnęka. Tam była taka wnęka i tam się zbieraliśmy i piliśmy wino. Chłopcy z Rodolniaka. Piliśmy tam wino. Pamiętam, to było takie wino truskawkowe. Bardzo smaczne. Wiem ten smak. Ale nie został pan aktorem jednak, mimo że początki pana kariery teatralnej były... Grywam czasem nawet w serialach, a poza tym mało kto może sobie powiedzieć, że nie tylko grywał, ale nawet był postacią grano. Jest sztuka niedawno jeszcze grana we Wrocławiu, gdzie byłem postacią sceniczną. To jest chyba lepiej nawet niż być aktorem, prawda? A widział pan siebie na scenie? A oczywiście, ale byłem podobny, bo tak trochę wyższy. Rozumiem, że da się przeżyć to, jak się patrzy na siebie granego. No, to jest całkiem ciekawe przeżycie i też nie życzę wszystkim tego, ale przyjemność. Tak czułem. Sztuką, to chyba jest to najważniejsze w życiu. To jest wielka satysfakcja, jak się to udaje, czy raczej jak mnie się zdaje, że się udaje. To głównie ja muszę widzieć i wiedzieć, że obraz jest na poziomie, a następny może będzie lepszy. Tak naprawdę artystów jest mniej, niż nam się zdaje. Szkoły plastyczne wypuszczają fachowców, plastyków, niekoniecznie zaraz artystów. Artystą się czasem bywa. Ocenią to inni, no i czas. Jak ja jestem z tego zadowolony, co robię i ludzie to oglądają, to wszystko jest w porządku. Broniewskiego kiedyś zapytali, co to jest poezja. Odpowiedział, nie wiem, ale wiem, że tak jak ludzie czytają, to czasami płaczą, a więc wzruszenie jest papierkiem lakmusowym. Jak wrażliwa dusza zobaczy coś pięknego, to jednak coś się z nią dzieje gdzieś w głębi, mówi pan Daruszkiewicz. Odpowiada pan Zygmunt Szczepankowski. Każdy plastik jest wyczulony w mniejszym, większym stopniu na takie rzeczy jak kolor, kompozycja, forma plastyczna i przestrzeń. Z czasem tę wrażliwość kształtuje najpierw szkoła, a później sama praca. W trakcie malowania korzysta się z tego. Ważna jest koncepcja, idea obrazu czy cyklu obrazów. Czy to się udaje? To już sprawa odbiorców. Mam nadzieję, że każdy, kto ogląda obraz, znajdzie w nim coś, co go wzruszy, zastanowi, zainspiruje do przemyśleń. Sam proces malowania zdecydowanie zależy od tego, kto to robi. To jego wizja i pomysł. Co ciebie w malarstwie podnieca czy zachwyca? No trudna sprawa. Jest wielu malarzy, których twórczość szczególnie mnie interesuje. Jak mówisz, zachwyca.
Będąc w Paryżu, w Muzeum d'Orsay, oglądałem obrazy namalowane przez Claude'a Moneta, jak katedry w Rouen. Cykl katedr to około 20 płócien, w muzeum jest ich 5 lub 6. Ta sama katedra ukazana jest w słońcu, w deszczu, na tle szarego nieba, w różnych porach dnia. Wrażenie jest ogromne. Pomyślałem, że już nie ma co malować, nikt tego lepiej nie zrobi, jest to sama doskonałość. Twoje dzieła przetrwają ciebie, jakie to uczucie? Zdaję sobie z tego sprawę i mogę się tylko cieszyć. Na razie farba nie odpadnie. Powinny wytrzymać dłuższy czas. Zygmunt Szczepankowski zmarł w nocy z 5 na 6 listopada 2010 roku w Ciechanowskim szpitalu. Miał 59 lat. Po jego śmierci ktoś powiedział, mógł malarstwem zarabiać krocie, ale on wolał robić to, co chciał. Ktoś inny wspominał, walczyłeś o kolor w malarstwie, żeby był autentyczny, szczery, przy całej jego obłudzie, złudnej metaforze. A zapisana rozmowa jest ze stycznia 2010 roku, czyli sprzed paru miesięcy, sprzed śmierci pana Zygmunta Szczepankowskiego. W książce jest dużo i o spełnionych marzeniach, niespełnionych, o planach, o inspiracjach. Czy to jest prawda, do pana profesora Rzepińskiego się zwracam, czy chciał być pan koszykarzem? Pewnie, że bym chciał być. Ale były jakieś zakusy poważniejsze. Grałem w klubie, który powstał w liceum. Jakieś sukcesy zaczęliśmy odnosić. Nasza drużyna szkolna w lidze podobnych drużyn licealnych należała do najlepszych w kraju. Ale skończyło się dla mnie dość niedobrze, bo dostałem na okres dwóje z matematyki. Rodzice zakazali prawienia koszyków. I nie dlatego drużyna podupadła, że mnie tam nie było, bo jeszcze kilku kolegów też musiało pod wpływem. Tam jest prośba, żeby głośniej troszkę. Pod wpływem rodziców zakończyli swoje kariery. Poza tym nie było jeszcze wtedy koszykówki zawodowej, pewnie to by mnie bardziej skusiło. Zaczęliśmy rozmowę od tego, że ci ludzie, którzy tu są zebrani, jak widać, grono jest prawie wyłącznie męskie, choć chyba niesprawiedliwie. To jak to w Polsce, parytetów jeszcze nie ma. Nie, a ja jestem wrogiem parytetów. Chodzi o to... To już nie wchodzimy. Czy coś jest naturalne, czy nie. Naturalnie tak się usadziliśmy. Jakbyśmy się sztucznie usadzali, to byłoby gorzej. Ale myślę, że spokojnie tych, którzy z nami dorastali, było naprawdę bardzo sporo mądrych, fajnych dziewczyn. Ale czy można wyjść z Ciechanowa, czy skądkolwiek, czy można wyjść? Zwłaszcza jeżeli są lata szkolne, zwłaszcza licealne, to o czym mówił Tomek czy Jurek. Myślę, że raz nie można, bo po prostu nie można, a dwa to było bardzo głupie. Myśmy wszyscy mieli szczęście do tego, że wtedy w Kraśniaku był zestaw naprawdę znakomitych nauczycieli. Naprawdę znakomitych. Z mojego rocznika na studia, ci, którzy zdawali, a wtedy trudniej się było dostać na studia niż obecnie, ponad 80% tych, którzy zdawali, dostali się na studia. To był najlepszy wynik w Polsce wówczas. Akurat tak się złożyło, że nauczyciele byli rzeczywiście znakomici i myśmy nie byli najgorsi. Mnie Ciechanów bardzo dziwnie kształtował, bo ja urodziłem się w Ciechanowie, ale pewnie się nie wywodzę, czy nie pochodzę z Ciechanowa, czy nie zacząłem się w Ciechanowie. Zacząłem się najpewniej we wsi Przążewo, to wieś, która graniczy z Ciechanowem, murowana, więc kiedy zaczęła się wojna, to też na mnie miało wpływ. Zawsze o tym myślałem, dlaczego to w ogóle się mogło zdarzyć zimą 40 roku, ponieważ wieś była murowana i porządna. Niemcy wypędzili wszystkich Polaków i osiedli tam Niemców łotewskich, których przekazali im z kolei Sowieci. I sobie wyobrażałem, jak to mogło być, że
przychodzą i wypędzają ludzi z tego, co do nich należy. Kto się opiera, to przystawiali pistolet do głowy. Bardzo ciężko było mi to zrozumieć. Ale Ciechanów to, jak na Mazowsze, też niezwykle oryginalne miasto. Miasta i miasteczka mazowieckie są beznadziejnie brzydkie, byle jakie. Zbudowane bez żadnego planu, składu i ładu. Gdzie każda ulica prowadzi w życie i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego prowadzi. Ciechanów jest inny. Nie wiemy dlaczego Kazimierz Wielki zdecydował zbudować tam zamek. Nie wiemy dlaczego to się znacznie wcześniej zaczęło. Jakie geniusz locji jest w tym kawałku mazowieckiej ziemi z niewielką rzeką, która przecież no, nie była rzeką strategiczną. Trudno było nad nią coś zbudować, czemu wróg nie mógł dać rady. Nie ma tam gór. Ale ktoś jeszcze 300 i 400 lat wcześniej zdecydował, że tam coś jest, co być może